Witajcie w sobotę. Zobaczmy, co się będzie dzisiaj dla nas tutaj działo. Jakie energie nam będą tutaj sprzyjały albo przeszkadzały. Jak my się na to przygotujemy. O, pięknie, rodzinnie. Na pewno będzie tutaj w jakiejś takiej rodzinnej atmosferze miłości ten dzień spędzony, bo mi ta karta chciała wypaść. My pokazaliśmy się w karcie zwycięstwa. Zwycięstwa, szóstka buław to jest zwycięstwo. Zaraz zobaczymy, czego może dotyczyć to zwycięstwo, ale tylko teraz już Wam powiem, że też się czasami mówi, że szóstka buław to jest pozorne zwycięstwo. Czyli już o teraz mogę Wam powiedzieć, żebyście nie chwalili tego dnia przed zachodem słońca. Poczekajcie. No tutaj coś może być związane z dziećmi albo z jakimiś nowymi przedsięwzięciami, bo tutaj mi się pokazała karta głupca, no, król buław, znowu ta piątka buław i dwójka mieczy. I rzeczywiście, tutaj mam pokazane, zaczynamy coś nowego i wy się już, zaczynacie coś nowego, wy się już cieszycie, jest super, a w międzyczasie przychodzą jakieś takie myśli. Tutaj ten król buław często pokazuje osobę, z którą kiedyś już mogło nas coś łączyć. Może to być związane na przykład z tym, że zaczynamy coś nowego, a potem przyszło nam do głowy, że ale ja już to kiedyś przerabiałem, ale ja już to kiedyś przerabiałam. Nie, znowu będzie to samo. No i kończycie ten dzień z takimi wahaniami, z takim... No dwójka mieczy to mimo wszystko nie jest tak aż bardzo pozytywna karta. To jest karta wahania, to jest karta niezdecydowania. Także zaczynacie coś nowego, poczekajcie jeszcze z tym zwycięstwem. Nawet jak się pokaże sytuacja, w której albo sytuacja, albo wasze zachowanie, w którym wam się coś przypomni, nie dajcie się po prostu ponieść tym emocjom. Pamiętajcie, że wypadła mi tutaj karta dziesiątki kielichów, czyli karta sytuacji takiej bardzo pozytywnej, bardzo rodzinnej atmosfery, takiego pełnego domu pełnego miłości. O tak, w ten sposób. Także miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia jutro.